I tak było przy Trinale, jak była tutaj wystawa w Kaninie i tak jest zawsze. Te się narobią i to efekty widać. Teresko, to jest twój wieczór. Kaniny, jakie są, widzimy wszyscy, przepiękne, pracochłonne, kolorystycznie przepiękne. Jesteś na to wpisana w to wszystko, przecież taka maleńka, drobna dziewczynka, a taka wielka duchem artystycznym. Ja otwieram tylko wernisaż, bo to królową dzisiejszego wieczoru jest Tereska i myślę, że ona powie parę słów bardzo, czy proszę Teresko, na temat twojej twórczości i osoby chwilkę, dobrze? Na temat swojej twórczości to nie będę mówiła, natomiast autorami wystawy to dziękuję bardzo, jest Bogdan i Andrzej, pomogli mi, ja tutaj asystowałam. Dziękuję wszystkim, że przyszli się tutaj. To ja jeszcze poproszę tutaj szefową sekcji. Słuchajcie, bo bardzo trudno mówić o swojej sztuce, prawda? Tereska jest bardzo skromną dziewczyną, ale niezmiernie pracowitą. Chciałam też podziękować pani prezes i całej Radzie Artystycznej za zorganizowanie tej wystawy i pracownikom Biura Wystaw również. No i chciałam jako przewodnicząca sekcji powiedzieć o artystce, może parę słów, mam tutaj taką ściągę. Profesora Jacka Siennickiego, profesora Mariana Czapli i profesora Stanisława Andrzejewskiego. I dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1992 roku. I chciałam powiedzieć, że od tego czasu ciągle otrzymuję nagrody i wyróżnienia we wszystkich możliwych wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. I dla większości z nas tutaj pewnie jest to jasne, że ten rok jest bardzo ważny, jeśli chodzi o tkaninę. Dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, to wtajemniczę, że w tym roku jest 15. Międzynarodowe Triennale w Łodzi. Teresa również bierze udział w tym Triennale. I wszystkie wystawy, które odbywają się w Polsce, tkackie, są wpisane w kalendarium tego Triennale. I ta wystawa również. I jestem bardzo szczęśliwa, że to jest 9. już wystawa w tym roku, towarzysząca Triennale tutaj w naszym Związku Polskich Artystów Plastyków. No i że kończymy sezon tak wspaniałą wystawą wybitnej artystki, wielokrotnie nagradzanej. Bardzo ci dziękuję, Teresko. I życzę ci wielu, wielu sukcesów i naprawdę jesteśmy wszystkie dumne z ciebie. Słuchajcie, tak jak właśnie mówię, drobna artystka, wielka duchem, wspaniałe prace. Życzymy Teresa, naprawdę ja też z całego serca, dalszych sukcesów. Jestem dumna, że jesteś z nami. Dziękuję Państwu serdecznie, wystawę uważam za otwartą.
spóźniliśmy się? A, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, nie, nie było chwały. Nie, Warszawie. Tak.